godziny 20. Zostało niewiele czasu. Wielkimi krokami zbliżamy się do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z Wielkiej Zbrojowni przenieśliśmy się na Targ Węglowy, gdzie właśnie trwają koncerty. Jest ze mną pani Agnieszka Buczyńska z Gdańskiego Sztabu WOŚP. Pani Agnieszko, jak wypadamy w tym roku? Potrafimy już oszacować? Czy gdańszczanie są, byli, będą jeszcze hojni? No jak widać są, jest nas tutaj pełno na Targu Węglowym, ale tak naprawdę za chwilę będzie nas jeszcze więcej. Liczymy cały czas pieniądze, jest tych pieniędzy bardzo, bardzo dużo, także jest mnóstwo pozytywnej energii, także gdańszczanie grają z orkiestrą. Potrafimy już powiedzieć, ile pieniędzy na tą chwilę mamy? W naszym samym sztabie mamy przeliczone już ponad 210 tysięcy. To jest bardzo dużo pieniędzy. To jest więcej niż w zeszłym roku na ten czas? To jest bardzo podobnie jak w zeszłym roku, ale w zeszłym roku, przypomnę, zebraliśmy finalnie ponad 900 tysięcy złotych, także jesteśmy pełni emocji, energii pozytywnej, że będzie super. W Wielkiej Zbrojowni wielkie liczenie, a na Targu Węglowym co dzisiaj jeszcze nas czeka, gdyby ktoś zdecydował się wyjść z domowego zacisza? No na scenie za chwilę Landberry, po Landberry Sun and Grace, a potem Mrozu, także dzisiaj do 20, oczywiście o 20 światełko do nieba wysyłamy również z Gdańska, także na naprawdę warto wyjść z domu i przyjść na Targ Węglowy, zagrać choć chwilę z nami. Słyszeli Państwo, jeszcze się dzieje, jeszcze warto do nas dołączyć. Zapraszamy tutaj na Targ Węglowy. Do zobaczenia.